Na scenę Biłgarajskiego Centrum Kultury wracają Igraszki z Diabłem. To komedia traktująca o odwiecznej walce dobra ze złem. Spektakl Igraszki z Diabłem to nie tylko barwne widowisko przesycone humorem czy czasem plebejskim dowcipem. To także doborowa obsada. Na scenie oczywiście aktorzy amatorzy doskonale znani i cenieni przez biłgarajską publiczność. Zapraszamy 21 września o godzinie 20, 22 września o godzinie 18 i 27 września o godzinie 19. Bilety do nabycia w kasie kina w cenie 25. W związku z powodzią, która dotknęła mieszkańców południowej Polski, aktorzy teatru, poezji i piosenki Biłgarajskiego Centrum Kultury zagrają dla powodzian. Dlatego cały dochód ze spektakli sobotniego i niedzielnego zebrany do puszek przekazany zostanie potrzebującym. Zapraszamy. Przed nami ostatni weekend września, to oznacza, że zapraszamy na 36. już biłgarajskie spotkania z poezją śpiewaną i piosenką autorską. Wszystkie te wydarzenia oczywiście od 27 do 29 września w sali widowiskowej Biłgarajskiego Centrum Kultury. Zaczynamy 27 września o godzinie 19 koncertem inauguracyjnym, w którym wystąpią gospodarze i przyjaciele spotkań, ale nie tylko. Będzie również spektakl Igraszki z Diabłem oraz piosenki Marka Sochackiego. Zaśpiewają je Agata Gałach, Karolina Sienkiewicz i Grzegorz Paczkowski. 28 w sobotę zapraszamy na koncert konkursowy, czyli ubiegłoroczna laureatka Inga Żebrowska z Warszawy, kandydaci na laureatów i przyjaciele. Wystąpi oczywiście przyjaciel spotkań Jarosław Chojnacki oraz kandydaci na laureatów. 29, niedziela, to koncert finałowy. Wtedy wystąpią laureaci 36 spotkań oraz przyjaciele spotkań. Szymon Brudzki, Jarosław Chojnacki, Mariusz Dekiel, Michał Fałkiewicz, Dawid Gębala, Grzegorz Grunwald, Łukasz Jędrys, Jacek Kadis, Katka Kotecka, Dorota Sowa-Kuziela, Beata Osytek, Grzegorz Paczkowski, Zuza Wiśniewska i Mariusz Oziu Orzechowski. A za chwilę przed Państwem ubiegłoroczna laureatka Inga Żebrowska. Proszę posłuchać. Zadowolona z polowania, jeszcze śniadanie na tapczanie. Zmęczyłeś się, no jedz, kochanie, kochanie. Kochanie, tak, był jeden facet, zdarza się. Czasem coś tam płacił, częściej nie. Trochę pracowałam tu i tam. Tyle z tego miałam, co i teraz mam. Wiesz, chcę prosić cię, tylko nie śmiej się, gdybyś miał, no wiesz, już nie wrócić do mnie. Dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złotowtyga i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Września 1939 roku Polska, broniąca się przed napaścią Niemiec, została zdradziecko zaatakowana przez sowiecką Rosję. Agresja ze wschodu była konsekwencją paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego 23 sierpnia
1939 roku. W następstwie agresji sowieckiej do niewoli Armii Czerwonej dostało się około 250 000 żołnierzy Wojska Polskiego, w tym od 16 do 18 tysięcy oficerów. Początkowo wzięci do niewoli oficerowie byli gromadzeni w obozach przejściowych. Później jednak zostali wbrew konwencjom międzynarodowym przekazani NKWD i skupieni w specjalnie utworzonym systemie obozów NKWD dla jeńców polskich. Większość oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy policji, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służby Więziennej skoncentrowano w trzech obozach. W Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Obozy te skupiały razem około 15 tysięcy jeńców. Września 1939 roku, 5 dni po wkroczeniu Sowietów na nasze ziemię, od zawiadowcy stacji dowiedzieliśmy się, że będzie przejeżdżał transport polskich jeńców. Ta wiadomość niosła z sobą nadzieję, że może wśród tych jeńców spotkamy ojca. Momentalnie znaleźliśmy się na dworcu. Tego, co zobaczyliśmy, nigdy nie da się usunąć z mojej pamięci. Chociaż wagonów było wiele, ja widziałam tylko ojca. Pamiętałam jego pierwsze słowa. Czy jesteście wszyscy? Widzę do dziś jego wzrok obejmujący nas wszystkich. I widzę do dziś jego nieskrywane łzy w oczach. Mój ojciec płakał. Był zarośnięty, zczerniały, wychudzony. Miał zarzucony na ramiona płaszcz. Nie mogliśmy podejść blisko. Dzieliła nas od ojca bariera sowieckich żołnierzy, którzy hałaśliwie odpędzali nas od wagonów. Mój ojciec o nic nie prosił. Inni wołali chleba, wody. Tak wyglądało nasze pożegnanie z ojcem. Pożegnanie to było przedłużone listami z Kozielska. Dostawaliśmy te listy do marca 1940 roku. Listy nasze, wysyłane do ojca z Sybiru, pozostawały bez odpowiedzi. I oto właśnie nadszedł list. Najpierw radość, a potem ogromne rozczarowanie. Na odwrocie pieczątka z Kozielska, a przy niej adnotacja. Adresat ubył. Przyjęcie zwrotu przez Sosnówkę, miejsce naszego pobytu na Sybirze. 6 marca 1941 roku. I po tym pożegnaniu wielkie milczenie. Milczenie przez lata, w których wymawialiśmy słowo tatuś. Zwłaszcza wtedy, gdy było nam ciężko. Gdy nam ciebie, ojcze, bardzo brakowało. A przecież już 13 kwietnia 1940 roku, gdy nas wywożono na Sybir, nie mogłoś nawet z oddali usłyszeć naszego niespokojnego głosu. Bo 4 kwietnia 1940 roku, jako 16 na liście NKWD, stanąłeś przed człowiekiem, który do ciebie strzelał. Mój ojcze, nasz ojcze, jesteśmy z ciebie dumni, a jednocześnie ciągle pełni bólu mimo tylu lat. Twoja córka Halina. Marca 1940 roku najwyższe władze radzieckie podjęły decyzję o rozstrzelaniu jeńców Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, a także obywateli polskich przebywających w więzieniach na terenie przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. Podstawą tej decyzji była notatka szefa NKWD, w której stwierdzono, że stanowią oni zdeklarowanych i nierokujących nadziei poprawy wrogów władzy sowieckiej.
Zbrodnicze dzieło rozpoczęto wczesną wiosną. 3 kwietnia dr Dobiesław Jakubowicz zapisał w notatniku: dziś zabrano 62, wywieziono. 4 kwietnia wywożą dalej. 342. Nie wiadomo dokąd, gdzie. 9 kwietnia wywożą. Razem wyjechało 1287. 10 kwietnia przerwa. 21 kwietnia, dziś po południu mnie zabrano, po rewizji, do więziennych wagonów, przeciął 15 ludzi za kratami. 22 kwietnia, o 1:30 pociąg ruszył, 12 godzin, Smoleńsk. Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś mi. Synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. W takiej jak ta chwili chcę się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia, kocham was. Jeńców Kozielska w liczbie 4421 zabito i zakopano w lesie ośrodka wypoczynkowego NKWD w Katyniu pod Smoleńskiem. W Kalininie, w siedzibie NKWD, zastrzelono 6311 jeńców ostoszkowych. Zwłoki zakopano w lesie ośrodka wypoczynkowego NKWD w Miednej. Te czasy minęły, odeszły gdzieś w dal. Nie było nas wtedy na świecie, gdy nasi rodacy walczyli za kraj. Wierzyli, że nam będzie lepiej. Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko. Ostatnie to słowa w ich życiu. Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź. Jedna kula. To wszystko. Nie było im dane odejść z honorem, jak na żołnierza przystało. Czy niebo płakało w te wiosenne dni? Las szumiał, a doły kopano. A w doły jak kamień w wodę wrzucano, bezgłośnym hukiem spadając. Przez chwilę szybując i niknąc wśród ciał, wśród swoich najbliższych kompanów. Tak jeden za drugim podawał swe nazwisko. Ostatnie to słowa w ich życiu.
ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź. I jedna kula. To wszystko. Jeńców Starobielska w liczbie 3820 zamordowano w Charkowie. Na polecenie Berii białoruskie i ukraińskie NKWD zabiło 7305 obywateli polskich więzionych na terenach wcielonych do ZSRR. Kwietnia 1943 roku niemieckie radio podało informację o odkryciu grobów polskich oficerów. W tym samym roku dokonano ekshumacji ofiar. Przeprowadzono skrupulatną identyfikację, a biegli medycyny sądowej określili precyzyjnie czas popełnienia zbrodni. Wersja o niemieckiej odpowiedzialności obowiązywała przez prawie pół wieku. Dopiero w 1990 roku strona radziecka przyznała się oficjalnie do winy. Jednak wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało wyjaśnione. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę, ale chroń mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże, wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa, więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Thank you.